Witam serdecznie widzowie. W ogóle dzisiaj będzie opening widzowie. Kupiłem tablet i rysik. Już pewnie powiecie sobie od kaski. Nie jestem zdziwiony. Kupiłem takie coś za stówkę i będę sobie rysował na tym. O kurwa, jaki to jest duży widzowie. Rysuję kutasa, no co będę rysował. Byłem dzisiaj w Maku i testowałem tego nowego burgera. Wzięli burgera, zwykłego takiego wieśmaka, i wsadzili do niego stripsa, który jest całkiem spicy. I ja wam powiem tak, mi smakował tak szczerze. Ej, widzowie, idziemy k***a na koncert Ralfa? Nie, nie Ralfa Demolki, Ralf Kamiński ma swój k***a koncert w aplikacji McDonalda. Musimy to zobaczyć, widzowie. Co? No gówno, no tak jak słyszysz, no. Co ja mam zrobić, k***a? Na płaską powierzchnię przed sobą. No to tu jest jak k***a. Zapraszam was na bal. Ale gówno. Będzie trwał u Rafała bal. Ale gówno. Gratulacje użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca barłowego iPhone 6, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ktoś inny. Okej. Okay. Wychodzi nowy controller do Bala Station 5. Pokaż mi go. Pokazuję k***a kontroler do playaka. Gameplay nagrali na PC-cie. W ogóle widzowie, pokażę wam coś strasznie ciekawego. Uwaga! Jak Wersow nagrywa z kimś odcinek, co nie? To jest, nie wiem, dzień k***a z Jeleniewską, dzień z, nie wiem, kimś tam, co nie? Dzień z Minimajkiem nagrał Minimajk. I zrobił się 17 tysięcy wyświetleń w 24 godziny? O k***a. O ja pierdolę. Ocie k***a kutas. Ale że tak dużo czy tak mało? Mordo, to jest tak jakby k***a na mecz Cristiano Ronaldo przyszły 3 osoby, rozumiesz? Ale frajer, witam, kurwa mać. Dzień dobry, witam serdecznie, ja nazywam się Mike i właśnie jesteśmy na moim kanale. Ej, czy nagrywa telefonem? Ale... Widzowie, Freeze mu k***a za***ł kamerzystów, kamery, to k***a nagrywa telefonem. Ja pierdolę. Koniec ekipy się dzieje na naszych oczach, widzowie. Co to masz za urządzenie w ogóle? To są zabawki, które poprawiają koncentrację, czas reakcji, spostrzegawczość, kreatywność... To mini mic będzie, patrzcie. Ej, ja też chcę porzucać piłką w mini mic'a. Ej, no ja też chcę. Przedstawiał Kamila. Ten Sphinx Official. Kurwa, 600 tysięcy? Michel to jest kozaka, hejterów trzeba jebać. On na pewno jest tańcerzem? Liczba polubień 2 miliony? Aha. A pod normalnymi postami nawet ledwo kafel. Coś mnie tu k***a kupi gównem. Dobrali się tanio, bo nie mają zasięgów. Zaba, to jest k***a tańcerz. Ali mocni können gehen. Izak ma ładne dziecko. Aha. Ja nie oceniam. Patrzcie na pucharów. Dobra, one są wszystkie z Decathlonu. Nawet takich z Decathlonu nie masz? Dobra, k***o. Siatkarz, jak ja nigdy w siatkówkę nie grałem. Kupiony w Decathlonie, człowieku. O kurwa, te cukierki są w środku, widziałeś to kurwa? O kurwa, za zole. I zrobić dobre cardio, nie? Co tu się odjebało? Musi strasznie ciekawie wyglądać, jakby on to rozplątał. To patrzcie na przykład, ja wam mogę pokazać widzowie. Dla mnie na urodziny Oliwia mi zrobiła bluzę customową. Ręcznie zrobiony szkieletor. Zajebiste. No. Piękna jest ta bluza, jest przepiękna. Dlatego jak coś, z góry też ostrzegam, 3 najbliższe posty z Instagrama będą w tej bluzie, bo jestem tak szczęśliwy. Ej, patrzcie, jestem w łazience i docenić to, co tutaj jest. Do włosów, tutaj, ale bez ja bym to zajebał wszystko. Oczywiście to żart, tak?
Nigdy w życiu nic nie ukradłem z miejsca publicznego, ale nie będę ukrywał. Czasami jak byłem w jakimś hotelu, to zdarzyło się podpierdolić mydło, tak? Tu się przyznaję z ręką na sercu. Tu się przyznaję, że jak byłem w jakimś hotelu za granicą, no to mydełko się przydało, nie? Kurwa, jaki fajny kibel. Ej, widzowie, mam do was pytanie. To jest pytanie stricte do widzów, którzy mają wanny. Jak masz prysznic, to zamknij pizdę. Wanniarze z czatu. Czy wy też macie tak, że jak gdzieś jedziecie, na przykład, kurwa, do hotelu, czy kurwa gdzieś tam, to wy siedzicie, kurwa, pod prysznicem jebane półtorej godziny, żeby się nacieszyć prysznicem? Bo ja tak. Zawsze, kurwa, stoję i muszę się nacieszyć tym jebanym prysznicem. Mój Boże, jak to jest zajebiste. Ja, jak będę miał dom własny, to muszę, kurwa, mieć jednocześnie i prysznic, i wannę. Żebym rano mógł zajebać prysznic, a wieczorem móc, kurwa, popływać w wannie. To jest mój koncept na życie. Nawet wam powiem, widzowie, że dzisiaj wieczorem składam papiery na uczelnię. Będę się uczył BHP. Będę się uczył BHP. Tylko po to, żeby, kurwa, mieć zniżki. I zamiast płacić 65 euro, będę płacił 20 euro za pakiet Adobe. Muzeum poświęcone... Słucham się, mamo. Kupiłem sobie tabliczkę do rysowania, no. Kutasy sobie rysuję na tej tabliczce, no. Wiedziałam. Nie, no fajne, potem ci pokażę, no. Dam ci się pobawić. No widzę, że kot przyszedł, no. Kot tylko usłyszał słowo chrupki, od razu poszła. Ej, widzę, ja mam do was pytanko. Powiedzcie mi, czy to jest dobra inwestycja? Do mojego czarnego Apple Watcha. Myślicie, że to dobry pomysł? Tak? No dobra, to chyba zamawiam. Ja was, widzowie, nie rozumiem trochę. Wy piszecie tak. Lol, ile? Co? 2K za opaskę do zegarka? Ale pojeb. Ale jak chłop ma na przykład Rolexa za 60 tysięcy, to problemu nie ma, kurwa. Bo to, kurwa, Rolex. No i chuj. A czy Rolexa możesz zrobić screenshota? No właśnie, kurwo, tak myślałem. Albo zabato. Możesz, kurwa, Rolexem otworzyć aplikację aparatu i możesz, kurwa, człowieku, sterować aparatem. Tu mam podgląd, człowieku, bam. Fajne? Fajne. I teraz ktoś pyta, a po co ci to? No, że na przykład jak nie masz kolegów, żeby ci zrobili zdjęcie, to robisz tak, bam, stajesz tutaj, bam, i klikasz tutaj i mówisz tak. I zrobił zdjęcie zdalnie, człowieku, bam. Bo tak się składa, że nie mam kolegów, więc musiałem zrobić samemu sobie. Albo na przykład, czy Rolex ci zbada, że masz migotanie przedsionków? No właśnie, nie zbada. Android miał to z czasów kamienia upanego, Michał. Android to miał od, kurwa, 1410. Wiem, kurwo, bo się przesiadłem z Samsunga. Plus, by the way, nie miał tego. Mamo, możemy łajciora w domu? Łajcior w domu. Można raka dostać od tego? Kurwa, z tego co wiem, to 5G to jest, kurwa, mniej rakotwórcze niż, kurwa, niż 4G. Ale powiem wam, zajebisty jest 5G. Plus, kurwa, ja to tam mam wyjebane, tak szczerze, widzowie, jeżeli chodzi o 5G. Ja mogę mieć raka, byleby mi się Netflix szybko ładował, nie? Tak więc no, do zobaczonka.